Ostrowiec Świętokrzyski ma szansę na 300 nowych miejsc pracy, wszystko za sprawą zainteresowania ze strony giełdowej spółki chcącej inwestować w mieście. Warunek jest jeden, muszą znaleźć się chętni do pracy. Władze miasta wkładają wiele wysiłku, aby o rekrutacji zrobiło się głośno. Na oficjalnej stronie urzędu widnieje informacja o planowanym naborze. Prezydent Jarosław Górczyński wierzy, że chętni do pracy się znajdą. Przede wszystkim możemy pomóc w nawiązaniu kontaktów, w rozpowszechnieniu tej informacji, w dotarciu do jak największej liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy. Stąd spotkania z urzędami pracy nie tylko z Ostrowca i z okolicznych powiatów, stąd informacje w reklama prasowa, reklama telewizyjna plus informacje na MPK dzięki uprzejmości PKS-u, również dzięki uprzejmości okolicznych wójtów i burmistrzów. Docieramy do osób do 50 km od Ostrowca Świętokrzyskiego. W samym tylko Ostrowcu Świętokrzyskim nie powinno być problemu ze znalezieniem rąk do pracy, zwłaszcza że miasto ma bogate tradycje. Rozszerzenie informacji o rekrutacji ma pozwolić na sprawdzenie możliwości rynku. Firma nie wyklucza, że w przyszłości może zwiększyć zatrudnienie. Chcielibyśmy, żeby to było minimum 300 osób, jeżeli chodzi właśnie o tą grupę szwaczek. Natomiast oczywiście, jeżeli okaże się, że potencjał jest większy, my historycznie w swoich zakładach zatrudnialiśmy też ilość podwójną, a nawet około 800 operatorów. Osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jest na ponad 360, z czego 280 w tak zwanym drugim profilu, ale chcemy tutaj pójść szeroko, stąd docieramy do osób, które nie są na przykład zarejestrowane w Urzędzie Pracy, bo mają hektar czy dwa i ustawowo nie mogą być w systemie Urzędu Pracy i myślę, że to jest ważne, żeby do tej szerokiej rzeszy osób dotrzeć, bo firma zapewnia również tutaj kwestie wsparcia w dojazdach. Firma ma jednak duże wymagania. Pracownicy muszą przejść szkolenie przygotowujące do pracy. Taki proces szkolenia w przypadku kogoś, kto miał wcześniej dostęp, miał wcześniej styczność z procesem szycia, to jest minimum 3 miesiące takiego doszkalania. Natomiast dla kogoś, dla zupełnie nowych operatorów, to jest proces dwa razy dłuższy albo nawet trwający do roku. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński wierzy w powodzenie procesu rekrutacji. Zwraca uwagę na atut miasta w postaci ludzi potrafiących pracować w przemyśle. Ostrowiec ma potencjał ludzki, kadrowy. To jest coś niewybałego i dzisiaj większość firm dojrzała, że maszyny można sprowadzić, hale można wynająć. Natomiast najważniejszy jest kapitał ludzki, potencjał ludzki. Jarosław Górczyński zwraca uwagę, że w ostatnim czasie w mieście zmieniło się wiele na rynku pracy. Pozyskiwanie inwestorów to kierunek rozwoju miasta. Moje działania idą właśnie w tym kierunku, aby zdywersyfikować, żeby się uniezależnić od Huty jako głównego pracodawcy dla Ostrowca Świętokrzyskiego, aby powstawały w Ostrowcu inne firmy. I tutaj mamy dobrą koniunkturę. Kolejna firma po walcowniach ostrowieckich, gdzie 300 osób znajdzie zatrudnienie, gdzie wznawiana zostanie produkcja. Kolejne miejsca pracy w przemyśle szwalniczym przy bieliźnie. Kolejne miejsca pracy przy przemyśle przetwórczym. Kontenerowe sale operacyjne, kubki jednorazowe, opakowanie jednorazowe. To pokazuje, że Ostrowiec ma potencjał gospodarczy i mamy tu pozytywne przykłady lokowania firm prywatnych, które znajdują tu potencjał. Duże nadzieje w Ostrowcu Świętokrzyskim wiązane są z terenami inwestycyjnymi. Gmina już posiada 20 hektarów czekających na środki unijne, pozwalające uzbroić teren. Prezydent chce w dalszym ciągu podobne tereny tworzyć. Chcemy też pozyskiwać tereny pod inwestycje, po to, aby być przygotowanym, bo do tej pory przez kilkanaście lat skupywane były grunty przy ulicy Rudzkiej, Samsonowicza. To jest długotrwały proces, który będzie jeszcze trwał, ale tam nie mamy takiego pełnego areału z dużą powierzchnią. Ten proces jeszcze trwa, jeszcze miasto reguluje wielokrotnie sprawy spadkowe poszczególnym właścicielom, ale jest zapotrzebowanie i widzę wzrost takiego zainteresowania terenami gospodarczymi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rekrutacja odbywać będzie się w dniach 16-17 oraz 19-20 maja w godzinach od 8 do 20 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sandomierskiej 26A.